Dzisiaj, moi kochani, zrobimy sobie najlepszy wakacyjny challenge, jaki można sobie wyobrazić. I wam też radzę sobie go zrobić. Do gry Brawl Stars został dodany nowy epicki zadymiarz, który nazywa się Berry. A Berry jest postacią, która rzuca lodami. Dzisiaj w grze dostępni są kandydaci dnia starcia solo, czyli mapy tworzone przez fanów gry Brawl Stars. Moim zadaniem w dzisiejszym odcinku jest rozegranie 10 meczy i za każdego fraga zrobionego w meczu mogę zjeść jedną gałkę lodu. Oczywiście w kolorach tęczy naszego kochanego jednorożca Berego. Jak widzicie, mojego Berry mam na pierwszym poziomie 0 pucharków. Zobaczymy, ile uda mi się odblokować pucharków po rozegraniu 10 meczy. Może na początku sobie go ulepszmy, bo jak go testowałem ostatnio, no to wiem, że on za super zadymiarzem na początku to nie jest. Więc mamy tak, star powery. Na 10 rankę damy radę? Dobra, jest 10 ranga, super. No i teraz odblokujmy gadżet i star power podstawowy. Z racji tego, że gramy dzisiaj solóweczki, kupimy sobie suplementy lecznicze. Następny główny atak obszarowy Berego trwa o 100% dłużej, więc kozacko. Kupujemy. Do tego dorzucimy lodowe przeładowanie. Berry zyskuje 50% większą szybkość przeładowywania, gdy stoi na własnych stopionych lodach. Przyda się na pewno. Do tego standardowo tarcza oraz serduszko, czyli skuteczniejsza regeneracja. No to startujemy. Lecimy. Nigdy nie wiadomo, na jaką mapę trafimy. To jest najgorsze. Dobra, ta mapa wygląda całkiem nieźle. Mamy Lili, jednego Berego, dwie małpy i Draco. No okej! I tutaj mamy Cordeliusa, który nie wiadomo, co chce zrobić. Czekajcie, co on chce zrobić? Hop. Hop. Pierwszy frag, let's go, mamy to. To jest jakiś labirynt. Dobra. O kurczę, tu będzie ciężko, tu będzie ciężko. Od razu mówię, że ktoś tu jest na pewno. Dobra, aj! Uciekł mi, a było blisko. Ja bym sobie tutaj stanął w krzakach, dobra. Teraz mnie nie widzą, ktoś tutaj jest. Dostał, dostał, kto tam jest? Draco! To cwaniaczek. Chciał nam się tutaj skitrać. Nie ma sensu, żebym na razie tam wchodził. Zostało 3 zadymiarzy. Może delikatny teleport. Cyk. Gadżecik jakiś. Jest tutaj Draco, 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 Draco. Ult! Let's go, let's go, let's go i bomba! Nie trafiam w daga, nie trafiam w daga. No nie wytrzymam. Raz. Dwa. Okej. Okay. Wystrzelał się. Nie no, z dagiem będzie ciężko. Ult! Nie trafiam, no nie wytrzymam, padłem. Pierwsza gra. Nowym zadymiarzem. Ile fragów? Jeden! Naprawdę! No dobra, pierwsza gałka za mną. Nie no, w takim tempie to maksymalnie 10 będę mógł zdobyć. Nie mogę zdobywać po jednej gałce lodu na mecz. Trzeba się skupić. Dobra, dużo jest tutaj Berek. Jest też 3 Draco. Nie ma jeszcze więcej postaci, które mają jeszcze więcej HP? Dobra. Berry, chodź. Muszę, mistrzu, cię wykończyć. Dobra, wlazł w lody. Dobra, cofam, cofam. Ten zadymiarz jest ultra trudny, uwierzcie mi, że mi się wcale łatwo nie gra. Jeszcze w dodatku, o, jest pierwszy frag, dobra, druga gałka. Let's go. Dam tutaj jeszcze kolejnego Draco. Jest pan, kurczę, skarbonka. Okej, może go tutaj mi się uda podjechać. Let's go, dostał, 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 no i padam, no jakim cudem. Dobra, on jest ultra słaby, tego szarża jest bezsensowna. Druga gałka, lecimy z kolejnym meczem. No dobrze, trzeci mecz, mam nadzieję, że teraz pójdzie nam o niebo lepiej. O kurczę, 4 Berych, nie, 5. Dobra, od razu power cubesy. Bo bez tych power cubesów my nic nie zrobimy tutaj. Ta postać jest po prostu za wolna, za wolno rzuca. Okej, okay, Berry, też ma jeden. Chodź Berry, chodź. Mamy tutaj Draco, 10 tysięcy życia, nie wytrzymam. Jego chłopa to ja nie podjadę tym Berrym, nie ma najmniejszych szans nawet. Dobra, Berry, 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 Berry. Dostaję, mój, będzie frag ten Berry, no nie, nie wytrzymam. Odejdź, ole mi zdzielił. Nie, delikatnie, myślałem, że mocniej będzie, dobra. Leci, 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 leci. I w Draco ultem, let's go, let's go. Padaj, no nie miał jedno do HP. Dobra, póki co, ile w tym meczu fragów? Rozumiem, że 0, nieźle. Póki co idzie dramatycznie. Czwarty mecz, 2 gałki. Aha! 3 Berych. Skupmy się na postaci, którą możemy łatwo wyjaśnić. Ja bym te skrzynki na pewno podniósł od razu. I stanął w moich lodach, wtedy szybciej moje amunicje się ładują. Dobra, on padł. Nice! Pyk, 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 mamy to. Pierwszy frag zrobiony. Nuba? Nuba podjeżdżamy, okej. Okay. Dobra, 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 dobra. Złapię go chyba. Tak, trafiłem go, 1800. 1800. Łatwo. Dostał. Dostał.
Drugi frag! Let's go, ale tam nie wchodzę w te krzaki. Tam ktoś na mnie czeka, na pewno. Tak, wiedziałem, że on tam będzie. Szybko, 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 szybko. O nie, on ma 9. On ma 9, ja się cofam. Nie muszę zapolować do jakiegoś borowika. Dobra, musiałem uciec szybko, pyk. Dobra. No niestety, ale muszę walczyć z tą Mandy. Dobra, nie trafiła mnie. Let's go. Let's go, let's go. Dostała, dostała. I dostanie, czy nie? Nie dostała. Okej. Wiedziałem, 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 wiedziałem. Leżę. Dostała. Dostała trzecią bombę. Ile tych fragów? Na odchodne dostała jeszcze liścia. Pokonaj przeciwników. Nie zaliczyło. No niestety, w tym meczu tylko 2 fragi. Piąty mecz, moi drodzy państwo. I uwaga, co my tutaj mamy? Dziwną mapę. Bardzo dziwny respawn. Wszyscy się tutaj respią. Czy ja mam uciekać? Dobra, ja od razu uciekam w zielony. Uciekam gdzieś tu. Let's go. Raz, dwa, trzy. Dostał! Dostał! Pal się tak! Pierwszy frag! Uciekam, 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 uciekam. Raz, dwa, trzy. Dawaj, 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 dawaj. Jak najszybciej te... Kurcze! Otwieraj skrzynię. Hypercharge, czyli rozumiem, że on jeszcze nie ma hypercharge, tylko ulta mi nabija. No nieźle, dobra. Let's go! Mój, 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 mój! Ten drako jest mój! Czy mogę tam polecieć? Nie mogę. Dobra, czyli cofam. Nie wiem, czy ja zabiłem tą postać ostatnią, czy nie. Dobra. Został Berry. Farel kontra Berry. On ma 2. Okej. O kurcze, o kurcze. No to tak, tak nie zagramy, nie? Let's go. Jakby go tutaj porobić, żeby tam wskoczyć na środeczek, żeby sobie wskoczyć. Czekajcie, jak wskoczyć na środek, żeby było fajnie. Chyba się nie da. Idzie do mnie, od góry. Okej, cwaniaczku, no to chodź. Dawaj. Dobra. Mam jeszcze skrzynię. Raz, dwa, trzy. Dawaj, dawaj, otwieraj tą skrzynię szybciej. A! Tutaj nie ma par cubesów. Gdzie on teraz jest? Przecież go wybiję w burzę. Zaraz. Nie, no nie trafiam. Nie! Zepsułem! Zepsułem! Nie wytrzymam, ale zepsułem to. Dobra, wygraj bitwy, pokonaj przeciwników. 2 plus 2 kolejne gałki. Źle ulta użyłem. Ale chociaż 2 fragi. O, zapomniałem, że w tych trybach nie wbijają się puszki. Dalej 0 puszek, XD. 5 meczów za nami i czas zjeść pierwszą dawkę lodów. To są lody czerwone, ale w tym świetle nie są tak mocno intensywne jak grzywa naszego Berego. Do tego czekoladowe, śmietankowe i fioletowe, bo te są z jagodami. I mamy też pistacjowe, czyli zielone. Kupiłem jeszcze takie fajne wafelki, postaramy się nałożyć 6 gałek lodów na jednego wafelka. Pierwsza, czekoladowa. Druga, fioletowa. Okej. Trzecia, żółta. No schodź, schodź, schodź. O nie, 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 ta się już rozlewa. Szybko, zielona. No chodź tu lodzie głupi, dobra. Zielona na górę jeszcze. Wow, leci, leci, ale patrzcie jak to kozacko wygląda. Wyżej już nie nałożę. Pycha, a może i nałożę. Czy się to utrzyma? O tak, zobaczcie, zostawcie łapeczkę w górę, jakbyście chcieli zjeść takiego kozackiego loda. To jest lód o nazwie Grzywa Berego. Petarda. Leci, leci, dobra. Ja staram się to jakoś zjeść. I lecimy dalej. 2 Berych tylko. Ja i jeszcze jeden. No dobra, postacie są całkiem niezłe. Więc jest tutaj szansa na wygraną jakąś. I co robimy? Czy od razu atakujemy środek? Nie, bo tam nie ma chyba wyjścia. Na razie może bym się wstrzymał. Mamy kła. Okej. Żanetka też poleciała. Tak, tam na środku jest, więc już na pewno tam się nie pcham. Zbejtujmy trapa. Pyk, zbejtowany. Dobra, podjechał go? Wyjaśnił? Wyjaśnił go! Ale numer. Dobra, jest Amber. Jest i sam. Hop, hop. Dobra, dostał 2 razy sam. Nie dostał! Dawaj, padaj! Mój! Let's go! Chociaż tyle, moi drodzy państwo. Dobra. Aha, on ma 8 już? To pięknie. Dorzucę tam? Nie, nie dorzucę. Oni chyba wszyscy są już w środku. Dobra, w takim razie wjeżdżam. Gadżet. Aha. Raz. Let's go. Dobra, on czeka na życie, żeby mnie wyjaśnić. Super. A nie, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, tak mnie zrobić. Ajajajajaj. No dobra, nie miałem z nim szans. Jeden frag. Niech będzie. Dobra, mapa jest całkiem niezła. Pokaż, pokaż, odsłoń, odsłoń, odsłoń. Pokaż, gdzie są zadymiarze i kogo muszę atakować od razu. Dobra, jest git, jest git. Oni muszą od razu uciekać. Raz, dwa, trzy. Pan P jest mój.
Oj! No nie! O! Ten będzie mój! Komar! Let's go! Pierwszy frag! Ładnie, ładnie, ładnie! Bery, 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 bery! Dobra, dostał, 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 dostał! Kogo? Kogo frag? Kot Farel! Kot Farel, drugi frag! Pięknie! Let's go! Czyli kolejna gałeczka. I o to chodziło. O kurde, Cordelius. Kolejny Cordelius. Jak on mnie złapie w zaświaty, nie mam szans. Hop. Wiedziałem, wiedziałem, że to zrobi. Ja się, stary, nie dam. Ha! I ha, ha! Jest jeszcze jedna szansa, widzowie. Jest szansa taka, że jak tamten Cordelius drugi wróci tutaj, to ten może go troszeczkę obić, a ja wtedy wskoczę na trzeciego. Okej, okay, dobra, wjeżdżamy. Let's go! Atak, atak, atak! Tak jest! Na trzeciego, tak jak mówiłem! Trzeci frag! Chłopak, który ile miał? Z 12 par cubesów? I to dodatku jeszcze był... ten na dinozaurze? Trzy fragi, mamy to, ładnie, w końcu gierka oddała, lecimy dalej. Trzy ostatnie mecze przede mną, jazda. Dobra, mapa ciekawa. Na środku cztery skrzynki, jak ja je zbiorę, to jestem tutaj kotem. Pomijając kita, co nie? Dobra, odejdź, odejdź mi stąd, ja to biorę. Dobra, odejdź, 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 ult, 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 ult. Dobra, póki co jest spoko loko. Dobra, tą Amber jest do zrobienia. Wjazd! Padaj! Drugi frag, let's go! Mapka całkiem ciekawa, bo otwarta taka. Idealna pod Berego. Gdzie on jest w tych krzakach? On ma 8, dobra. Ja uciekam od tego Berego, idę gdzie indziej. Nie, no i mnie podjechał, był w krzakach, nie wierzę, no, ale szkoda. Był naprawdę spoko mecz. Dopiszmy sobie dwa fragi. Przedostatni mecz, moi drodzy państwo, przedostatni mecz. No i uwaga, fajna mapka, otwarta. Jest szansa tutaj zawojować jeszcze o kilka gałek lodów Berego. Więc wjeżdżamy. No, rozwalaj, 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 rozwalaj te skrzyneczki, tak jest. Opa, dostał, dostał. Leżysz, 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 Berry. Dobra, dojadę go czy nie? Tak, to to. Chłop pamką mi go sprzątnął, nie wytrzymam. Amunicja za długo się ładowała, to jest najgorsze, co może być. Gdzie tam wchodzi, stary? To są moje lody. Moje lody! Moje lody! Leżysz! Dobra, jest i frageszek. Pierwszy frag. Oga. Muszę uciekać, bo jak on mnie tutaj trafi, to będzie przykro. Nie trafił, ale trafił tego Berego i go podjeżdżam! Dobra! Dobra, dwa fragi, ale na farcie to zrobiłem. Czas na ostatni mecz, jeżeli obejrzałeś film do tego momentu, napisz w komentarzu Berry Challenge. I napisz w komentarzu też, czy zrobicie sobie taki challenge. Są wakacje, lodów można jeść w opór, dlaczego by nie? Mega fajna zabawa. A ostatnią finałową mapą jest, uwaga, o kurcze, labirynt. No dobra, nie wiem jak mi się uda to wygrać. Mam nadzieję, że nie trafię zaraz na jakąś Rose w krzakach albo jakąś inną głupią postać, która bije pierdyliard damage'a. Dobra, on idzie w te skrzynki. I nie tylko on. Moje. 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 Ja uciekam, ja już uciekam. Mi starczy. 5 power cubesów, to jest sporo. Podniosę go jeszcze, tamtego mogę podjechać wtedy. Raz, dwa, leżysz! Let's go, pierwszy frag! Drugi, trzeci, tak jest! Trzy fragi na koniec, w wielkim finale! Dobrze! Mamy to, widzowie! Let's go! Po rozegraniu 5 kolejnych meczów zdobywam aż 11 gałek plus jedna zaległa z poprzedniego zajadania i potrzebna mi do tego jest JJ-ka. Przywitajcie ją jak łapką zawsze w górę. Siemaneczko. Hej. Słuchaj, moja kochana, ty będziesz trzymała wafelki i tak pomyślałem, że jak chcemy nałożyć 12 gałek, no to przydałoby się chociaż 4 wafelki razem scalić. Co? Ty zmieści się na jeden. Na jeden myślisz? Tak. Dobra. Na chillu. Okej, okay. Pyk, pyk. Aha, czyli mam to trzymać w ten sposób? Tak, ja tutaj mam specjalną gałkownicę, którą się też spełniamy myję. Marzenia z dzieciństwa. Dokładnie tak. Może najbardziej zmrożony na dół, co? Który jest najbardziej zmrożony? Może czekoladowy? Albo i nie? Chyba ten jasny, wiesz? Dobra, już trudno, poszło. Dobra, raz! Raz. Ja będę na bieżąco jeść. Nie, 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 ty nie jest, ty nie jest. Raz, trzymaj prosto. O, tak o, no. Chcę, żeby widzowie widzieli. Widzowie widzą wszystko ładnie, pięknie. Dwa. Trzy. Krystian, one są już roztopione, kiedy ty je wyjąłeś z zamkarki? Słuchaj, tutaj nie ma czasu. Cztery! Trzeba działać ostro, cztery. Boże, to tak smakowicie wygląda. Pistacjowe? Pięć, tak. Krystyna! Nie zajada jeszcze. Sześć, tak? Ale dobre. Czekaj, sześć. Siedem. Nieważne, 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 nieważne. Trzymaj równo, siedem.
8. 9. Trzymaj to. 10. No byłaś! Krystian, musisz to zmoczyć. Wziąłeś szklankę z wodą? Tak, jest szklanka z wodą. No świetnie, jestem cała uwalona lodami jak na. Justyna, to są twoje lody. Możemy je zjeść na pół ewentualnie, jak chcesz. Chciałbyś. Na górę. 11, tak? 11. Jeszcze jedna. Czekaj, leci, leci! Biała na górę! Krystian, szybko! Biała na górę, widzowie, 12! Łapka w górę, subik na kanale! A my lecimy to zjeść. Ja jestem cały brudny. Weź zrób swojego. Aha. Myślałem, że powiesz, weź mi pomóc zjeść. Chciałbyś. No, zostaw! Pycha, pycha, pycha. Dzisiaj jest wyjątkowo gorąco. Wy też skoczcie na lody. Albo zróbcie sobie taki challenge. Na dzisiaj to było tyle. Trzymajcie się. Cześć. A to oddawaj to. Mm-mm. No daj. Chociaż mogę troszkę. Mogę się oddać truskawkowo-śmietankowe. Niech stracę.